Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym dniu i mam dla Was w dzisiejszym codzienniku niecodzienne słowo, bo Słowo Boże zapisane najpierw u Izajasza w 53 rozdziale. Jego ranami jesteśmy uleczeni. I u Ewangelisty Jana w 11 rozdziale Jezus miał umrzeć za naród, a nie tylko za naród, lecz też, aby zebrać w jedno rozproszone dzieci Boże. Jego ranami jesteśmy, a więc Ty i ja jesteśmy uleczeni, jesteś uleczony przez Jego rany, przez Jego cierpienie, z miłości, przez Jego miłość. Jesteś zbawiony, jesteśmy zbawieni. Moi drodzy, a druga sprawa to to, że Jezus miał umrzeć za naród, ale nie tylko za naród, lecz aby zebrać w jedno rozproszone dzieci Boże. Wydaje mi się, że jesteśmy wszyscy, znaczy jestem pewny, dziećmi Bożymi. I intencją Boga w śmierci Jezusa Chrystusa było to, by zbawić ludzkość, by zbawić każdego z nas. Powiedziałem, że mam niecodzienne słowo w codzienniku, ale mam też niecodzienne pytanie do Ciebie. Czy ten Jezus Chrystus, który cierpiał, który tak bardzo kocha Ciebie i mnie, że umarł, poświęcił swoje życie na krzyżu Golgoty, żebyś był zbawiony, jest Twoim Panem? Chciałbym, żebyś odpowiedział sobie na to pytanie w ciągu dzisiejszego dnia, może dzisiaj wieczorem. Może dzisiaj wieczorem skłonisz swoją głowę i jeśli jesteś już w Jego rękach, jeśli jest znana Ci Jego miłość, byś podziękował za nią, za to, co wydarzyło się na krzyżu Golgoty, by Twoje serce było przepełnione wdzięcznością i radością ze zbawienia. A jeżeli dzisiaj odpowiedziałeś w negatywny sposób na to pytanie, to życzę Ci z całego serca, by Pan Bóg dał Ci odwagę stać się tym, który powie przed samym sobą i przed Jego majestatem: Jezus jest moim Panem. Życzę Ci błogosławionego dnia, owocnych przemyśleń, wszystkiego dobrego. Z Bogiem.